Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj jest 36 dzień mojego wezwania NoFap. Jest nas coraz więcej na kanale. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej, że nas przybywa. Pojawia się często pytanie, ponieważ nazwa kanału to jest NoFap for Women, a więc często się pojawia pytanie, czy kanał jest przeznaczony tylko dla kobiet. Otóż nie, kochani, zapraszam również mężczyzn, dlatego że 80-90 nawet procent treści, które tutaj publikuję, dotyczy obu płci. Nazwałam kanał NoFap for Women, ponieważ NoFap jest najczęściej stosowaną praktyką przez mężczyzn, jest bardzo popularny wśród mężczyzn i już wielu mężczyzn mówiło o jego benefitach. Natomiast niewiele kobiet o tym mówi. Chciałam przekonać kobiety, że to jest praktyka, która działa również u kobiet i również kobiety mogą odnosić korzyści związane z tą praktyką. Co to jest NoFap? To w skrócie powiem, że to jest praktyka powstrzymywania się od orgazmów przez określony czas. Ja przyjęłam, że to będzie czas 90 dni na początek i zobaczymy, co dalej. Już po 30 dniach wiem, że to działa. Zrobiłam tutaj, podlinkuję Wam tutaj filmik, gdzie robię takie podsumowanie po pierwszych 30 dniach. Także zachęcam do spróbowania, a ponieważ dużo ostatnio mówiłam o tym, jakie są korzyści, mówiłam też, po co to robię, to myślę, że przyszedł taki czas, żeby dać taką prostą receptę na transformację energii seksualnej, bo to jest niezbędne przy tej praktyce, kochani. To jest konieczne. Ja zrobiłam o tym już kilka filmów, ale myślę, że warto na początek, jakby ktoś chciał spróbować, mieć taką bardzo prostą metodę. Więc zanim ktoś będzie chciał się zagłębić w tajniki Tao albo kundalini jogi, to myślę, że na początek warto mieć taką bardzo prostą pranajamę. Pranajamę, czyli ćwiczenie oddechowe, która pozwoli nam tę energię przetransformować w bardzo prosty sposób. I na początek zupełnie jest wystarczająca. Ja sama czasem jej używam w takich dniach leniwych, kiedy nie chce mi się robić jakiejś takiej dłuższej praktyki, albo kiedy jestem chora, albo kiedy jest na przykład, budzi mnie w nocy ochota na seks i coś z tą energią trzeba zrobić, trzeba ją jakoś przetransformować, a nie chce mi się wstawać i rozkładać, prawda, maty do jogi i robić jakiejś długiej praktyki, to jest taka krótka praktyka, która jest w mojej skrzyneczce z narzędziami, jest taka bardzo podręczna. A w zasadzie to będą dwie praktyki. Pierwsza z nich to jest po prostu wstrzymanie oddechu, czyli staramy się usiąść albo położyć się w taki sposób, żeby kręgosłup był wyprostowany. Bierzemy głęboki wdech do brzucha, wypełniamy całą klatkę piersiową też i wstrzymujemy oddech. Jednocześnie wstrzymując ten oddech, staramy się unieść mięśnie kegla, zacisnąć mięsień odbytu i unieść te narządy rodne w górę. Wciągamy pępek, a tu klatkę piersiową, serce, głowę rozluźniamy, żeby tutaj było swobodne przejście. Na dole zaciskamy, na górze rozluźniamy. I to jest bardzo skuteczna pranayama, świetna dla początkujących. I trzymamy to powietrze tyle, ile możemy, a następnie wydychamy i powtarzamy to tyle, ile czujemy, że potrzebujemy akurat. I druga praktyka, to jest praktyka polecana przez gnostyków, ulubiona pranayama gnostyków, tak mi się przynajmniej wydaje. I to jest tak zwany buddyjski breath of fire, czyli buddyjski oddech ognia. Polega on na tym, że wymawiamy mentalnie pewną mantrę, czyli nie wymawiamy jej na głos, ale w głowie. Powtarzamy sobie mantrę Ham Sa.
i nabieramy przy tym powietrza głęboko i długo przez nos w momencie, kiedy wypowiadamy ham. To jest taki długi, głęboki wdech, a następnie, kiedy wypowiadamy sa, to możemy to nawet zrobić dźwięcznie, ale to nie jest konieczne. Sa. Chodzi o to, żeby to był krótki i taki dynamiczny wydech. Chyba będę musiała kończyć, bo widzę, że moja córka wraca do domu. Także to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.